Witajcie w naszym IQ Nails Studio. Obserwuje nas coraz więcej początkujących stylistek i wiele z Was pisze do nas zapytania, jakie frezy będą idealne na start albo jakie frezy powinnam kupić jako te pierwsze. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy opowiedzieć Wam więcej na temat frezów do skórek i frezów do mas dla początkujących. Jak dobrać frezy dla początkujących do opracowywania, szczególnie hybrydy na naturalnej płytce, ponieważ wszyscy zazwyczaj zaczynają właśnie od tego etapu. Najważniejszym jest używanie frezów, które mają bardzo delikatny rodzaj nacięć. To znaczy są położone płytko i zazwyczaj jest ich bardzo dużo, dzięki czemu zostawiają bezrowkową powierzchnię i nie nagrzewają tak płytki, co jest bardzo ważne przy osobach początkujących. Jednym z naszych bestsellerów jest walec z zaokrągloną górą, dzięki czemu nie zatniecie klientki podczas opracowywania masy, co jest też bardzo ważne przy osobach, które jeszcze nie mają takiej kontroli nad pracą frezarką. Warto również wspomnieć o frezie stworzonym razem z Pauliną Pastuszak, który posiada nie tylko niepracującą górę, ale również niepracujący dół. Większość z nas jest osobami praworęcznymi, czyli podczas zdejmowania masy pracujemy od lewej do prawej, dzięki czemu ten prawy wał okołopaznokciowy nie jest narażony na skaleczenie. Jeśli Waszym głównym problemem jest niestety przegrzewanie płytki, najlepszym rozwiązaniem będzie wykorzystanie frezów stworzonych z tlenku cyrkonu, tak zwane frezy ceramiczne. Dzięki temu, że one są stworzone właśnie z tlenku cyrkonu, nie przegrzewają się. Działają trochę jak hamulce ceramiczne w sportowych samochodach, które nie mogą się przegrzewać, bo inaczej by nie wyhamowały. Jeśli chodzi o frezy do opracowywania skórek, najważniejsze jest to, aby na samym początku używać delikatnych nasypów, najlepiej żółtych lub czerwonych. Natomiast jeśli chodzi o kształty, zalecamy Wam większe średnice z różnymi obłościami. Większość z nas używa zazwyczaj ściętych stożków do opracowywania wałów jako ten pierwszy krok. Natomiast osobom początkującym zalecamy frez zaokrąglony stożek, który nie ma takich ścian i ciężej będzie po prostu skaleczyć klientkę. Wiecie już, jakich frezów używać, natomiast teraz chcielibyśmy Was przestrzec przed tym, jakich frezów lepiej nie wybierać na start. Na przykład takich, które są przeznaczone do opracowywania akrylu, to znaczy posiadają czarny lub zielony pasek i bardzo głębokie nacięcia. Niestety, przez coś takiego możecie bardzo łatwo przepiłować płytkę, tym bardziej jeżeli spróbujecie usunąć takim frezem hybrydę na naturalnej płytce. Natomiast jeżeli chodzi o frezy diamentowe do opracowywania skórek, nie zalecamy takich, które są bardzo ostro zakończone, ponieważ bardzo łatwo jest w ten sposób uszkodzić macierz na samym początku naszej przygody z frezarką. A uszkodzona macierz, uwierzcie nam, to nie jest nic ciekawego i nie chcielibyście do tego doprowadzić. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat doboru rodzaju frezów do Waszego poziomu zaawansowania, do metody, jaką będziecie pracować, ponieważ inne frezy będą potrzebne do manikir kombinowanego, a inne do zwykłego frezarkowego, lub do rodzaju skórek, z jakim przyjdzie Wam się mierzyć, zapraszamy Was do naszej Akademii Diamentowej, gdzie wszystkiego nauczycie się
ze swojego domowego zacisza. Tymczasem ja żegnam się z Wami i zapraszam Was do naszego następnego odcinka.